Od środy ruszamy zajęcia. Te na żywo. Witam pana Preachera. Oj, oj, oj. Gram, nie gadam. Co to pan Preacher chce? Nie wiem. Oj, 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 oj. To będzie słowiańska. No trudno. Tu trzeba zbić i zagrać gonicę F5. A4 najlepszy ruch, proszę, jak zawodnik przygotowany. Wszystko umie. Proszę, jak pięknie gra. Najnowszy stan teorii. A to trzeciorzędny ruch. Trzeciego rzędu ruch. Bić nie można tego gońca. Lepsze było tu. O, się zagadałem. Oj, się zagadałem. No, trudno. Będziemy się jakoś bronić. Hetman E7 tam się gra. No widzicie, nic nie pamiętam. Sclerosis Maximus. Teraz już mogę bić na D2. Jeszcze żyje. Nie wiem, co po biciu na C5. Chcę postawić wieżę. Ale to nie jest to, o co biały walczy w słowiańskiej. Tam się gra w dziewiątym ruchu. Skoczek H4, drugi ruch. Hetman E2. Główny wariant, pierwsza linia. Prawym nie mogę. Bije lewym. No i mam pół pionka mniej. No właśnie. No właśnie. Ale będę grał na blokowanie tego. Będę grał na blokowanie tego. A nie, no to on tego to nie bije. I gdzie odejść konisiem? No tu.
Naskoczę. A no właśnie. Bronię się. Nie ma ruchu tu. Dokąd ten odważny król idzie? Dokąd ten odważny król idzie? Ojej, zagadałem się, czasu nie mam. To pozbyłem się izolaczka. Chciałoby się na H7 uciec tym królem. Tu mam szaszka. Oj, dziękuję bardzo. Pięknie pan grał.